Cześć dziewczyny, witam w kolejnym sprzątaniu szafy i mam nadzieję, że będzie to ostatni odcinek z tej serii jak na razie, bo chciałabym dzisiaj zrobić wszystko to, czego nie zrobiłyśmy w poprzednich seriach, czyli były już sukienki, swetry, koszule i bluzki chyba. Polecam Wam bardzo poprzednie serie, a dzisiaj chcę zrobić całą resztę, bo mi to zalega, nie mam pomysłu jak to podzielić, a więc stwierdziłam, że po prostu zrobimy wszystko. Film może być długi, więc zróbcie sobie coś do picia, do jedzenia. A jeżeli podoba Wam się moja koszula, to zapraszam Was do mojego sklepu Scandi. Link będzie na dole, właśnie z odzieżą używaną ze Skandynawii i z USA. Dobra, lecimy. Zacznę pokazywać już, co mam tutaj. I będziemy selekcjonować, będę decydować, zostawiam czy nie zostawiam. Zmienił się tryb mojej pracy. Założyłam swój sklep, na razie internetowy, wkrótce otwarcie stacjonarnego. Chociaż nie wiem, kiedy Wam to wrzucę. Może już właściwie stacjonarny będzie funkcjonował. Ale no, takich ubrań biurowych na razie chciałabym się trochę pozbyć, zresztą już od dawna tych ubrań nie noszę, pomimo że wcześniej właśnie pracowałam w biurze, byłam szefową zespołu, to jakoś tak nie było takiego dress code'u, wiecie, i czasami wiadomo, musiałam się ubrać jakoś tak troszkę poważniej na jakieś spotkanie, ale już powiem Wam, że dawno odeszłam od takich ubrań typowo biurowych, więc chciałabym się trochę ich dzisiaj pozbyć z szafy. Dzisiaj będziemy robić marynarki, spodnie i spódnice, bo to po prostu mi zostało. Tego nie zrobiłyśmy w żadnej z części. I pierwsza rzecz to jest marynarka taka a la vintage, bielutka z Zary, która jest właśnie z bawełny i rajonu. Właściwie bardzo fajna, ale to właśnie jest już ten styl, którego ja się chcę troszkę pozbyć z szafą. Znaczy ona super wygląda, na przykład z takim outfitem all black, ale kojarzy mi się z pracą właśnie biurową taką i już nie chcę jej. Tak samo ta marynarka, nosiłam ją bardzo dużo ze względu na piękny miętowy kolor, ale ona jest dosyć długa i jakoś powiem Wam, że już też, już jej ostatnio nie zakładałam. Dobrze, następna marynarka to jest mango i ona jest taka też vintage, trochę w stylu tej białej, bo ona jest też taka z takiego materiału, tylko że czarna. I kurczę, chyba sobie ją na razie zostawię. Na razie ją zostawię, jak nie będę po nią w ogóle sięgać, to też się jej pozbędę. Ale ona fajnie wygląda ze spódniczkami krótkimi mini i mi się to mega podoba, więc chyba ją zostawię jeszcze. Dobra. Następna marynarka, boska marynarka, którą sama kupiłam w sklepie z odzieżą używaną, ale nosiłam ją już tak dużo, że ona ma w wielu miejscach zmechacenia. Szkoda, bo ona jest przepiękna. Nie wiem, to było jakieś CD Collection Debenhams. Debenhams to chyba są jakieś angielskie sklepy. Przepiękna w ogóle krata, zobaczcie, szara, obłękitna. Bardzo mi pasowała ta marynara, ale po prostu już zaczęła się mechacić i nie będę tego golić, po prostu się jej pozbędę. Natomiast dużo ją nosiłam, bo ona jest bardzo fajna. Tutaj wygląda chyba nie za ciekawie w tej kamerze, ale powiem Wam, że na żywo dzięki temu, że ma tą błękitną kratę, super wygląda z jasnymi jeansami, ale też z szarymi woskowanymi spodniami, więc nosiłam dużo. Dobra, dalej mam znowu czarną marynarę. Czarną przedłużaną, no to też jest typowo taki, wiecie, vibe biurowy, ale chyba chciałabym ją zostawić, bo ona znowu, jak mam krótką spódnicę albo sukienkę, to ona idealnie ma też tą samą długość, jakby, wiecie? I właśnie chyba ją sobie na razie zostawię. Jak nie będę ich nosić, to w każdej chwili mogę jej, wiecie, wywalić po prostu, ale na razie chciałabym zostawić. Dobra, marynarka, którą kupowałam do swojej pierwszej pracy. Pierwszej pracy, słuchajcie. Więc mam ją bardzo długo. To jest Kameye, czyli co to jest? C&A? Nie wiem, pewnie mi napiszecie na dole, ale powiem Wam, że stan jest świetny, ona jest taka leista, mega, właśnie ja nigdy nie musiałam jej prasować, normalnie do pralki wrzucałam i tyle. Kurczę, wycięłam metki, więc nie wiem, co to za materiał, ale bardzo fajny, w każdym razie na pewno komuś posłuży i ja już jej nie chcę też nosić, bo chociaż jak tak teraz patrzę, powiem Wam, że czasami jak się czegoś długo nie nosi, to jest tak, jakbyście te ubrania potem odkryły na nowo. Ale nie, chyba nie będę jej nosić. Ona jest taka, wiecie, w formie takiej ala narzutki, bo ona jest cała taka luźna. Nie, ja już jej nie chciałam nosić. W sensie takim, że bardzo, bardzo dużo się ją wynosiłam do biura i przekazuję ją dalej. Dobra, następna marynarka to jest taka granatowa. Ja ją zamówiłam w ogóle z jakiegoś Shein czy Sephora, więc nie jest to jakiś super zakup. Ale mam i
Kurczę, zastanawiam się, co z nią zrobić. Też chyba już jej nie będę nosić, tak szczerze powiedziawszy. Jakoś tak nie czuję i powiem, że niby jest ładna, ale ja nawet do biura ją tak często nie wybierałam. W sensie, no... Są rzeczy, do których fajnie może wyglądać, do białych spodni. Kurczę, no nie wiem, powiem wam. Podoba mi się, niby mi się podoba. Ale raczej się jej pozbędę. Na razie ją składam na kubkę do pozbycia się, a wy mi napiszcie, czy ona jest fajna, czy nie. Jak będę pakować te rzeczy, to ewentualnie jeszcze się zastanowię. Następna marynarka na pewno ze mną zostanie. To jest taka gruba marynarka, nie wiem, tweedowa się chyba mówi, błękitna. I ona też jest za fulla. To nie jest nic, wiecie, specjalnego, ale bardzo ją lubię i bardzo mi się cały czas podoba. Mam zamiar ją jeszcze nosić. Niestety ona mi tutaj puściła na szwie. I muszę się zastanowić, może do jakiejś krawcowej ją zaniosę. Tutaj nie wiem, czy widzicie. I chciałabym, żeby jeszcze trochę mi posłużyła, no bo jest przepiękna. Natomiast ona też kończy, że tak powiem, żywot, bo ja widzę, że to zaraz się zacznie mechacić, już się trochę zaczęło mechacić, ale to trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, więc mogę jeszcze nosić. Okej, i została mi ostatnia marynarka. I powiem wam, że jak już wyciągałam te marynarki, pierwsza moja myśl była, pozbywam się jej, to jest reserved, taka z podwijanymi rękawami. Ale po dłuższej chwili stwierdziłam, że zostawię ją, dlatego że to jest jedyna tak naprawdę marynarka, która będzie mi pasowała na jakieś chrzciny, komunie, żeby zarzucić na sukienkę. A nie mogę się tak, wiecie, wszystkiego pozbyć, więc zostawię ją, bo ona wtedy właśnie do różnych sukienek jednak dobrze wygląda. Także, no muszę mieć taką rzecz w szafie. Dobra, słuchajcie, zdecydowanej większości się pozbyłam. Więc teraz wyciągam doły garderoby i zaraz wracam. Dobra, teraz robimy spódnicę. Mam tego naprawdę sporo. I tak, pierwsza spódnica to spódnica z wełną, z Orseja, która jest śliczna, ale ja niestety uprałam ją w pralce, co prawda w 30 stopniach, nic nie powinno się stać, ale mimo to ona się skurczyła. Ja ją rozciągałam, ale ona nie ma tej formy. Ja ją miałam teraz na kolacji walentynkowej, urodzinowo-walentynkowej, bo to moje urodziny walentynki w tym samym czasie. I kurczę, chociaż bardzo bym chciała, bardzo pracowałam nad nią, wiecie, rozciągałam ją, wsadzałam ją do zamrażarki, wszystko robiłam, to ona nie ma już formy. I naprawdę widać to dopiero jak założę, bo ten zasuwak mi tak jakoś tutaj odstaje, ona była w ogóle dłuższa, więc z bólem serca wyrzucam ją po prostu. Dalej mam taką spódnicę, którą mam od lat w szafie. Z tego co pamiętam, to kupowałam ją w Lublinie jeszcze na ciuchu. Ona jest taka na guziki brązowa. Zostawiam. Bardzo rzadko noszę, bo to jest raczej mini. Nie taka mini, że tam wszystko widać, bo jak widzicie jest troszkę dłuższa, ale jednak mini. Rzadko noszę, ale bardzo ją lubię i zawsze do niej wracam. Ona jest brązowa, bardzo ładny brąz. Nie wiem, czy w kamerze jakiś taki dziwny się wydaje, ale to jest głęboki czekoladowy brąz i ona świetnie z kozakami wygląda, więc... Pomimo, że mam ją lata w szafie, to ją sobie zostawię. Dalej świetna spódnica z wiskozy. Bardzo teoretycznie w moim stylu. Ja ją dostałam z Rihoas. Ona jest właśnie w takie ciapki. Ciężko ją pokazać, ale ona jest tutaj, jak widzicie, tutaj z paskami wiązana, więc pięknie robi taką przerwę na nogę. I z przodu ma taką falbanę, taka hiszpańska. Teoretycznie... Lubię takie rzeczy nosić, ale jednak jak mam ją na sobie, to jakoś tak powiem wam, nie wiem. Nie czułam się w niej dobrze, więc też daję dalej, bo to jest świetna wiskoza, ktoś na pewno w niej jeszcze pochodzi. Dalej też spódnica ze współpracy, ją dostałam z Zafula i ona jest świetna generalnie, ona jest taka a la sarong, to się chyba mówi? W takie indyjskie wzory, też tutaj jest do przewiązania. I ona też ma przerwę na nogę. Więc generalnie spoko, ale ona jest na mnie w talii za duża. Ja się zawiążę, wiecie, zwiążę się, tutaj są takie paski do związania. Więc ona się trzyma, ale odstaje mi tu u góry, więc też się w niej źle czuję, więc też ją przekażę dalej. To chyba raczej nie będzie wiskoza, ale mimo to, no... I właśnie się jakoś w niej nie puciłam, nie wiem, spoko była. Dobra, dalej spódnica z metką, ogólnie fajna, też ją dostałam we współpracy z Rihoas, bardzo lubię tą firmę i czasami dostaję od nich jakieś tutaj przesyłki, to zawsze wam pokazuję. Tylko, że pomimo, że to jest zigzaska, to jest kolejna spódnica, która mi odstaje w talii. Dlatego ja też, no przekażę ją dalej, nawet widzicie, ani razu jej nie założyłam. Dobra, dalej komplet ze współpracy i tu mam koszulę i spodenki.
chyba to będzie Berluk. Tak, Berluk. To jest lniany komplet. Świetne spodenki. Zobaczcie w ogóle ten materiał. Jest taki, wiecie co, to jest tak piękna biel, bo to jest biały, ale taki biały, taki kokonat, taki śmietankowy. Pewnie, że te spodenki zostawię. I koszulę do kompletu również dostałam. Widzicie, no jeszcze z metkami są te rzeczy, bo dostałam je w zimie. Ale zostawiam. Nie wiem, czy się przekonam do takiego kompletu, ale chcę spróbować. Kolejna spódnica. Spódnica, którą też lata mam w szafie, ale jest przeboska. Ona jest z polskiej marki. Taka we wzory. Kiedyś w ogóle bardziej to był mój styl. Teraz zaczęłam bardziej nosić spodnie. I zobaczcie, ona jest z trzech takich warstw. To jest maxi. Ona jest tak po prostu piękna. Zawsze jak ją mam, to mam pytania, skąd ona jest, a ona była... Ciary, Chiara, taka polska marka. Oni są na przykład na Warlesce. Się sprzedają, sprzedają swoje ubrania, ale na pewno też w wielu innych miejscach. Więc pomimo też, że mam ją długo w szafie, to kurczę, lubię ją cały czas, więc zostawię. Kolejna spódnica. To spódnica też taka typowo, kurczę, ale pamięta, do pracy korporacyjnej. Chociaż kiedyś miałam też na jakieś uroczystości rodziny. I to jest skórzana spódnica midi z rozcięciem. Oczywiście należałoby ją doprowadzić do porządku przed założeniem. Kurczę, wiecie co, pomimo, że ona jest taka też biurowa. Właśnie mówiłam, dawno takich rzeczy biurowych typowo nie nosiłam. Ale pomimo, że ona jest taka biurowa, to chyba chcę ją zostawić, bo bardzo mi się podoba ten styl generalnie. I myślę, że mogłabym ją założyć, więc... Zostawię ją. Kolejne są shorty. Nie mam dużo shortów. W ostatnim sprzątaniu, które było rok temu, zostawiałam sobie jedne shorty jeansowe i ja je zostawiam. To są moje jedyne jeansowe shorty. Ja je dostałam we współpracy z Zafulem, ale one mają idealną długość. Oczywiście za duże w pasie są na mnie, ale ja duży pasek daję i wtedy fajnie w sumie wyglądają. Dalej shorty też z Berluka. Też z tej samej serii. One są identyczne jak tamte, no pomięte w cholerę. I też je zostawiam. Bardzo je lubię. Koszulę od nich wydałam. Przedałam cioci. To jest w ogóle świetny materiał. Słuchajcie, to też jest len. I zarówno te shorty, jak i tamtą koszulę super się nosi. Dobra. Dalej spódnica taka. Pretty Little Thing. Oczywiście z ciucha. Oczywiście z ciucha midi. Zostawię sobie ją. Zostawię sobie ją. Czekajcie, to jest przód czy tył? To jest przód. Ja wiem, że no, może się wam nie podobać w sumie, ale ja ją bardzo lubię na swojej sylwetce. Moja sylwetka super w niej wygląda i pomimo, że rzadko po nią sięgam, to jest taka trochę bardziej wyjściowa spódnica, to ona z jakimś takim lekkim topem na ramionczkach super wygląda, to jest fajny outfit imprezowy. Zresztą na co dzień z t-shirtem też ją nosiłam nawet do pracy, więc zostawię. Spódnica, którą kocham, to jest spódnica Sinseya. Jejku, ona jest zmachacona, nie. To jest boska spódnica, długa maxi. Długa maxi taka, na guziki. I co ja mam z nią zrobić? Ja ją kocham i jest po prostu tak piękna sylwetka w niej. Ja chyba spróbuję ją ogolić moją golarką do ubrań i jeżeli nic z tego nie będzie, no to będę musiała się jej pozbyć. Odłożę sobie ją tutaj, ale uwielbiam ją. Dobra, dalej mam spódnicę, też Berluk ze współpracy z metką, ani razu jeszcze nie założona. To jest spódnica na plażę. Ona jest też taka, jak widzicie, tu otwarta i wiążecie się dookoła i ona jeszcze tu ma takie falbany. I pokazujecie nogę. Dostałam piękne kostiumy jednoczęściowe w różnych kolorach, między innymi też taki biały. Będzie bardzo fajny zestaw, więc zostawiam. Dalej mam spódnicę, którą kupowałam na moje poprawiny. Znaczy to jest komplet. W poprzedniej części powinien być top do niej. To jest taka ala pieluchowa, długa, długa, długa spódnica. I ona ma rozcięcia po obu stronach. Nie mogę tych rozcięć teraz znaleźć. O, widzicie? Mega długie rozcięcie i ona po obu stronach te rozcięcia ma. I do tej spódnicy, ona jest taka, wiecie, tu wysoko na talii, do tej spódnicy jest taki krótki topik. Ja miałam wesele całe w takie w stylu boho, miałam też taką suknię ślubną, tylko że obcisłą, a to sobie zamówiłam na poprawiny i w
W sumie byłam w tym i na Malcie, i w Turcji. Bardzo fajny komplet. To jest z polskiej firmy Sheila. No i to są drogie rzeczy. Generalnie ten komplet chyba z 500 wtedy kosztował, te kilka lat temu. Zostawiam tą spódnicę, zostawiam. Ona jest fajna w sumie na jakieś wyjścia. No jest duża generalnie, więc na jakieś takie okazje, że tak powiem. I została mi spódniczka z Mango, którą kocham, uwielbiam. Ona się tak wpisuje też w mój styl. Fajna falbanka. No widzicie, właśnie lepiej trzymać takie rzeczy jednak powieszone na klipsach. Co mam nadzieję, że u mnie też nastąpi, ale na razie skupiam się na innych rzeczach, jeżeli chodzi o wydatki. Więc spódnica świetna. Też mam ją już długo, bo już pamiętam, że w Grecji ją miałam, to było parę lat temu. Ale też chcę ją zostawić. Dobra, słuchajcie, zostawiłam dużo spódnic, ale dużo też wyrzuciłam i teraz idę po spodnie i to jest już ostatnia na razie rzecz. Okej, okazało się, że spodni też mam mega dużo, więc jedziemy z tym. Pierwsze spodnie. Spodnie, które mam ze swojego sklepu właśnie, ze Skandi. To są spodnie oryginalnie z Zary, no ale my zamawiamy generalnie te rzeczy ze Skandynawii, więc nawet jeżeli coś jest z H&M-u czy z Zary, to są zazwyczaj rzeczy z bawełny, z wiskozy. Nie zawsze, bo różne się trafiają, ale generalnie one naprawdę są lepszej jakości. No i to są spodnie takie, które mają tutaj te kieszenie. To są te spodnie, nie wiem, Boże, cargo? Chyba to są cargo. Bardzo fajnie w ogóle są wykończone tu u góry. Ja ich wam chyba nigdy nie pokazywałam. Ale kurde, ja się chyba ich pozbędę, bo założyłam je raz czy dwa. One fajnie w sumie wyglądają, jak się je zwiąże paskiem tak mocno u góry. Kurczę, nie wiem, czy nie będę musiała mierzyć tych spodni, bo powiem wam, że z tymi już na przykład nie wiem, co mam zrobić. Ale no, nie zakładam ich. Mam je w szafie, nie zakładam ich, więc chyba powinnam się pozbyć. Dobra, odkładam tutaj. Mam skórzane spodnie, które były w ostatnim mierzymy, powiedziałam, że je oddam. To jest Stradivarius, nie, Reserved. Jeszcze z metką, jeszcze ich nie nosiłam. Ale wiecie co? One były na mnie niby za długie, nie? I powiem wam, że jak je jeszcze przemierzyłam z butami na platformie, mam takie buty też w tym kolorze, i je tak trochę podciągnęłam do góry, w sensie tak, wiecie, na nodze, to one się okazały jednak dobre, a wyglądają zajebiście. To są takie, wiecie, tutaj długie, długie, tutaj lekko rozszerzane. No, sylwetka jest przepiękna, więc chcę je zostawić. Chcę je zostawić. Zresztą już cały zwrot zrobiłam, a te spodnie zostawiłam, więc już chyba nie mam za bardzo wyboru. Także na razie zostają. Dalej jakieś białe, właściwie kremowe jeansy z H&M-u. Bardzo je lubię. Co prawda one nie mają tak wysokiego stanu, jak ja lubię, ale noszę je i zawsze je na wiosnę właśnie noszę i do właśnie fajnych Adidasów. One super pasują. Zobaczcie, to są takie waniliowe jeansy. Świetne są. Uwielbiam. Dobra, dalej nowe spodnie z Reserved. Brakowało mi takich spodni w szafie. To są generalnie klasyczne white legi jeansowe i dostałam już mnóstwo komplementów za te jeansy. One są, widzicie, tutaj szerokie. I w pracy, jak byłam ze znajomymi, więc of course, że zostają. I mam takie same white legi, tylko białe. Z H&M-u, tak. Bardzo fajnie u góry są takie, nie wiem, czy jest sens wam pokazywać, white legi, wiecie, że u góry są fajnie podkreślające talie, a na dole są szerokie nogawki, białe, świetne na wiosnę, nie, nosiłam je też wiele już razy. Dobra, next, czarne spodnie skórzane z H&M-u, uwielbiam je, bardzo często je noszę, patrzę tylko, w jakim one są stanie. Jednak dobre spodnie skórzane, znaczy to pewnie ekoskóra, już nawet powiem wam, nie pamiętam, ale chyba tak, to po prostu służą, służą i służą. Trochę ja już widzę na przykład ślady noszenia, ale myślę, że jeszcze trochę je ponoszę. Jeszcze przynajmniej sezon i wtedy będą do wywalenia. Ale na razie są naprawdę jeszcze okej, więc jak się dobrze przyjrzę, to widzę tam jakieś zagniecenia, ale generalnie okej. Dobra, dalej spodnie z Bershki, o które zawsze jak miałam na sobie, to miałam pytania. Na Instagramie też miałam pytania o te spodnie. To są takie białe mom jeans, które miały pasek, tylko ja ten pasek już wyrzuciłam dawno. Widzicie, one mają tu szlufki. One mają taki mega wysoki stan,
a tu są luźne. To nie są takie obcisłe jeansy, tylko to są takie mam jeansy. Bardzo fajne. Nie wiem, czemu się tego paska pozbyłam, bo mi się wtedy jakoś nie podobało z tym paskiem, a ten pasek właśnie super wygląda, ale teraz są takie bardziej klasyczne. Mogę jakiś inny pasek dać, bo wtedy był taki materiałowy pasek, którym się, tak wiecie, związywało. Ale ogólnie stan jest świetny, nie mają żadnych plam, które by się nie doprały, a ja bardzo lubię białe spodnie. Uważam, że robią całą stylizację, dlatego przeważnie na Scandi, jak robię zdjęcia, to właśnie w białych spodniach, w białych dołach. Dalej spodnie Zara. Spodnie Zara, które uwielbiam i co roku je noszę. One też są co prawda trochę biurowe, ale nie są takie super eleganckie, bo jak widzicie, nie mają paska. To nie są takie chinosy czy jak te spodnie się nazywają, takie biurowe, wiecie, cygaretki, tylko one tu są takie, no takie na luzie, na wakacje. One są z tak fajnego, lekkiego materiału, to jest taka stalowa szarość. Zostawię je. Sorry, wiem, że mi słabo idzie w spodniach, ale no co mam zrobić, jak noszę wszystko. Oprócz tych pierwszych się pozbyłam, bo teraz jak patrzę na pozostałe fajne spodnie, jakie mam, które naprawdę lubię, to szkoda tam tych trzymać. Dobra, tu mam coś fajnego i nie wiem, co z tym zrobić. Zawsze nie wiem, co z tym zrobić. To są spodnie, które kupiłam w New Looku. Ja New Looka uwielbiałam, jak był w Polsce. Zobaczcie. One są świetne u góry. No i tu są to klasyczne rurki. Ja bym je zostawiła, pomimo, że to są rurki. Tylko ja strasznie nie lubię, jak ciemny jeans zaczyna się... no zaczyna płowieć po prostu, więc dajcie znać, czy to jest ok, bo są też takie w sklepach spodnie, które są już trochę spłowiałe i one tak specjalnie są zrobione, więc ja się zawsze zastanawiam, wiecie, czy to jest spoko, czy nie. Ja na przykład tego nie lubię, ale te spodnie tak modelują sylwetkę. Nie wiem w sumie, chyba muszę je zostawić, no nie wiem, powiem wam. Teraz zaczęłam, trochę do nich wróciłam i jeszcze trochę je nosiłam, ale zobaczcie, tutaj na kieszeniach. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj na przykład ja strasznie nie lubię, jak tak jeansy wyglądają. Ja lubię takie idealnie granatowe, więc nie wiem. Tu mam świetne jeansy, takie nieobcisłe. Tak mi wyleciało też z głowy, co to za model jest. To są takie mam jeansy trochę, jak widzicie. Ale u góry są fajnie podkreślające sylwetkę, bardzo lubię, zostawiam i to z Sinsay. Jeżeli macie 1,60 m, 1,62 m, tak jak ja, no to w Sinsay są ciuszki doły, spodnie, które są po prostu krótsze i tak samo w Stradivariusie. Ja ze Stradivariusa na przykład mam takie spodnie woskowane, uwielbiam je. Wcześniej miałam granatowe, zajechałam je i kupiłam takie szare. No i kocham je, więc muszę je zostawić. Są to co prawda klasyczne rurki znowu z wyższym stanem, ale one są boskie i one do wielu rzeczy super wyglądają. Dobra, co dalej? Mam tutaj tak, typowo biurowe spodnie z wysokim stanem z Deserved. One tak wyglądają, tu są takie eleganckie. Zobaczcie. No i co, świetne są te spodnie. Nie wiem co, ja już się ich pozbędę. One generalnie to nawet już trochę zaczęły się kulkować, ale ja w nich tyle chodziłam, ja w nich byłam na tylu spotkaniach jeszcze w poprzednich pracach. Więc dobra, to są pierwsze, drugie spodnie, których się pozbywam. Spodniach mi gorzej idzie, ja wiem. Ale... no generalnie, jak noszę, to wiecie, nie będę na siłę się pozbywać. Okej, następne spodnie Bershka i to są spodnie takie a la len, czarny, tylko to pewnie nie jest len, albo może jakaś domieszka lnu. I one są takie, to są też wide legi. Ja je dużo nosiłam swego czasu. Dużo je nosiłam, więc w sumie powiem wam, nie wiem. Muszę sobie je chyba przymierzyć, więc sobie je tutaj odłożę i się zastanowię. Bo kolejne mam też white legi z... ojej, to jest krop. Nawet bym nie wiedziałam, że mam spodnie z kropa, ale ja je tak kocham. To są takie white legi z kieszenią na boku.
I one do zwykłego topu, no tak pięknie wygląda sylwetka, że tych na 100% się nie pozbędę, tak samo jak tych kolejnych, to są White Leggy ze współpracy z Berlukiem. One są jedwabne i w kolorze lila. No czy one nie są boskie? Kocham je, tylko że właśnie na lato, wiosnę. Tu mam z kolei kuloty, czyli spodnie, które są... Czemu to jest wszystko porozsuwane? Spodnie, które są krótsze trochę, ale ja, wiecie co, bardzo często je w lecie noszę. Znaczy może nie bardzo często, bo najczęściej to noszę sukienki, ale generalnie często je noszę na jakieś takie zakupy czy jakieś podróże. One fajne, fajną mają górę, bo jak widzicie, uwielbiam taką górę. To jest kolejna, którą możecie u mnie zobaczyć. Że właśnie wtedy, jak się zawiążecie, to fajnie cała talia wygląda. Więc tak zostają. Tutaj spodnie znowu biurowe. To jest bardzo podobny model do tych czarnych, tylko one są stalowe. Bardzo ładne w ogóle spodnie, powiem wam. Bardzo ładne. Też się zaczynają lekko, widzę, mechacić, więc okej, dobra, też mogą iść sobie. Tu mam spodnie. Słuchajcie, kolejne spodnie z brązowej eko skóry. Tylko to są... To miały być White Leggy, ale ja się ich pozbywam. One są z Zary. I to jest co prawda XS-ka, ale one są w pasie za duże. Natomiast ja dawałam brązowy pasek, żeby tak właśnie fajnie, wiecie, w talii były przyległe. Natomiast one, powiem wam szczerze, że one na tyłku są jakieś wielkie też. I ja je sobie wtedy skracałam, pamiętam. Generalnie super by wyglądały, tylko że one po prostu są za duże, więc dla innej dziewczyny pewnie będą jeszcze służyć, ale ja już na razie kupię, zwłaszcza że mam tamte drugie z ekoskóry, więc nie ma sensu trzymać tych i tych. Tutaj spodnie, które kochałam, to jest Stradivarius i to są takie jeansy, które też są takie mam jeans, ale one totalnie się wyprały, nie wiem czy wy to będziecie widziały, no i się nawet trochę wyciągnęły, więc co prawda bardzo dużo w nich chodziłam, ale powiem wam, że mam jeansy, w których więcej chodziłam i nie wyglądają jak szmata, więc nie wiem, tutaj coś poszło nie tak, więc też się ich pozbywam już. O Boże, spodnie, o których totalnie zapomniałam, z eko, nie eko skóry, woskowane, boskie w ogóle. One się wielu osobom bardzo podobają, ale one już naprawdę się nie nadają do noszenia. Już nawet tutaj widzę, że zaczęła pękać ta, no nawet nie skóra, tylko to woskowanie, nie wiem czy to zobaczycie. Więc tych się pozbyłam, ale wynosiłam je, ja je nosiłam mega, kiedyś to były moje najczęściej noszone spodnie. I ostatnie spodnie, nie licząc tych, które mam na sobie. Ale jakie mam na sobie, to noszę. I to jest Stradivarius. To są... Jezu, ja nie pamiętam, jak te wszystkie jeansy się nazywają. Takie spodnie, które są niby szersze na dole, ale to nie są ani dzwony, ani to nie są wide leggy, tylko to są takie cropped, flare się mówi na nie. Flare. I wiecie co? Właśnie zastanawiam się, czy powinnam je zostawić. One mi się podobają tylko z jedną konkretną parą butów, więc w sumie nie wiem, czy ja potrzebuję tyle jeansów trzymać. Więc chyba się też ich pozbędę, dlatego że ja nie wiem, czy one nie są też ciutkę za małe na mnie. To znaczy niby idealnie w nie wchodzę, niby talię mam idealnie, pośladki ładnie wyglądają, ale one są bardzo jednak opięte na nogach. Ja bym wolała, żeby one trochę jednak było luzu w udach. A one, jak je założę, są napięte, że w sumie to są kolejne spodnie, których ja się pozbędę. Dobra, zrobiłyśmy to. Także z te spodni wyrzuciłam, wiem, że najmniej, ale wiecie co, ja często mam tak, że doły garderoby to są rzeczy, które, to znaczy spodnie akurat i buty, to są rzeczy, które ja noszę do zdarcia. Ja nie wymieniam tak spodni jak na przykład, nie wiem, koszul, swetrów, bo mi się coś tam znudziły, bo już nie chcę ich nosić, tylko noszę je po prostu, wiecie, dopóki one całkowicie nie będą złachane. Więc dlatego chyba tak mało się pozbyłam, ale dużo spodni mi też ostatnio przybyło, więc no ja już na razie nic nie chcę nowego w swojej szafie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o kciukach i do zobaczenia w kolejnych filmach.